my! Witam wszystkich. Ponieważ jest to ostatnia konferencja moja, więc zacznę trochę inaczej. Powiem tak. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim tutaj za współpracę. Tym, którzy przez te wszystkie konferencje męczyli się ze mną. Bo potrafię sobie wyobrazić, że bywały tutaj już konferencje bardziej interesujące i ciekawsze, chociażby myślę za poprzedniego trenera. Myślę, że wynika to przede wszystkim z tego, że moim zdaniem mamy inne charaktery i inny sposób bycia. Jakbym to miał obrazowo porównać, to w cudzysłowie oczywiście nie chodzimy w tej samej wadze, ani zupełnie inny styl prezentujemy. Natomiast myślę, że przez ten czas mogliście mnie poznać i też wiecie, że mam pewne zasady. Czasami bywa ciężko, trudno ze mną rozmawiać, ale tak to już jest. Minął rok i muszę powiedzieć, że na pewno nie był to łatwy sezon. Były lepsze i gorsze mecze w naszym wykonaniu. Przychodząc tutaj, absolutnie zdawałem sobie sprawę z tego, jak wielkie są oczekiwania. Ta poprzeczka postawiona przez poprzednika była rzeczywiście bardzo wysoko. Nie udało się zająć lepszego miejsca w tym roku. W pucharze doszliśmy do półfinału i też ja myślę, że wszyscy liczyliśmy na trochę więcej. Natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że zmieniliśmy styl i sposób gry zespołu. Myślę, że jest to o tyle ważne w kontekście budowy w przyszłości tutaj nowego stadionu. Myślę, że to jest rzecz, którą gdzieś tam warto pielęgnować, bo jeśli myślimy o zapełnieniu tego nowego stadionu, to myślę, że to jest droga, która powinna w tym pomóc. Zdaję sobie też sprawę z tego, że wszyscy czekają tutaj w Szczecinie na sukces. Pytanie jest takie, czym jest sukces? Każdy może ten sukces pojmować inaczej. Ja bym zadał pytanie, co składa się na sukces? Myślę, że sukces to suma wszystkich małych, tych pojedynczych czasami dokonań wszystkich ludzi, bo na sukces muszą pracować nie tylko trenerzy, zawodnicy, ludzie w klubie, ale też ludzie, którzy są wokół klubu, którym leży na sercu to, aby ten klub funkcjonował jak najlepiej. Powiem szczerze, że będę w przyszłym sezonie bardzo kibicował i śledził to, co się tutaj dzieje. Życzę sukcesów i samych wygranych meczy. Jest to absolutnie z mojej strony szczere. Jeśli chodzi o mecz, gdzieś tam, który nas czeka, te problemy, które mamy, nie zniknęły, ale na szczęście będzie do mojej dyspozycji Ricardo Nunes i Adam Frączak. Jeśli oczywiście nic gdzieś tam po drodze się nie wydarzy, o tych absencjach, które gdzieś tam wciąż są, no to ta historia już jest znana, więc nie muszę tutaj przypominać. Dzień dobry, witam. Ja z mojej strony chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w mojej karierze trafiłem na trenera Moskala. Był to pierwszy trener, który wymógł na mnie grę ofensywną, branie na siebie odpowiedzialności. Dzięki niemu na pewno przez ostatni sezon miałem więcej kontaktów z piłką niż przez ostatnie 5 sezonów i jako indywidualnie, jako zawodnik, technicznie na pewno czuję się lepszym piłkarzem. I jestem przekonany, że to mówię w imieniu wielu zawodników z drużyny. I cieszę się, że tacy zawodnicy jak Marcin Listkowski, Dawid Kort, Dawid Niepsuj, Hubert Matynia, który wrócił po kontuzji, że ci zawodnicy naprawdę zagrali sporo minut w tym sezonie i często byli zawodnikami kluczowymi do tego, żeby osiągnąć ten minimum na ten sezon, jaki był awans do tej ósemki. I jako doświadczony zawodnik tego zespołu cieszę się bardzo, że ci zawodnicy pod okiem tutaj trenera mogli pokazać to, co potrafią. I na pewno to doświadczenie będzie owocowało w przyszłości.
Co do meczu, to no, jest to ostatni mecz tego sezonu, co mogę wiele powiedzieć. Będziemy chcieli go wygrać. Każdy mecz jest trudny. Ja myślę, że ten dla nas z pewnością nie jest łatwy. Nie ma łatwych meczy. To, co powiedział Jarek, my na pewno ten mecz będziemy chcieli wygrać. To ostatnie, można powiedzieć, tygodnie nie były dla nas pomyślne i gdzieś wszystkich to na pewno boli. Zawsze te murale idą w górę, jeśli wygrywa się mecz i na pewno będziemy chcieli tego dokonać w niedzielę. Dla mnie z całą pewnością nie był to rok stracony. To, co powiedziałem, to, że udało się zmienić styl, sposób gry drużyny, to jest dla mnie bardzo istotne, chociaż już kiedyś tam mówiłem, że wydawało mi się, że trochę szybciej nam to załapie. Natomiast też mówiłem o tym, że spotkałem tutaj wielu fantastycznych ludzi, z którymi na pewno będę utrzymywał kontakt. Nie jestem absolutnie człowiekiem nieomylnym, nie uważam się za człowieka wszystko wiedzącego i na pewno tych błędów było po mojej stronie dużo, ale cóż, nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Nie chciałbym tutaj w tej chwili zastanawiać się i przedstawiać wam pełną listę, co zrobiłbym inaczej, ale jestem przekonany, że parę rzeczy znalazłoby się, gdzie rzeczywiście te błędy były. Czyli pan odpowiedział troszeczkę na pytanie, które pan zadał, bo pan zasugerował mi wszystkie odpowiedzi. A jak mam to powiedzieć? Powiem tak, chcemy wygrać ten mecz. Tak już jest lepiej? No tak. No to odpowiedziałem. Chciałem się odnieść do tego pytania do Jarka. No, trudno w takim momencie, kiedy dwa ostatnie mecze przegraliśmy 4-0, żeby gdzieś tam z takim wielkim entuzjazmem o tym mówić. Jest w nas na pewno złość i chęć zwycięstwa, bo jesteśmy sportowcami i chcemy w każdym meczu grać o zwycięstwo, ale gdyby Jarek tutaj przyszedł pewny siebie, to zapytalibyście, dlaczego jest tak pewny siebie, skoro nie wygraliśmy żadnego meczu w rundzie finałowej, a ostatnie dwa przegraliśmy 4-0, więc myślę, że czasami będąc skromnym można więcej osiągnąć. Powiem szczerze, że tak nie analizowałem gry Korony, ani przede wszystkim nie analizowałem sytuacji, w jakiej są, ani całego zespołu, który mają, ile tam zawodnicy grają w tym sezonów itp. Więc ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Ale na pewno Korona, ja już pamiętam ten mecz, kiedy my przegraliśmy z nimi w Kielcach wysoko, to był zespół, który dobrze grał w piłkę i co mogę powiedzieć, po prostu to jest zespół, który utrzymuje wysoką formę i dobrze gra. Choć ja szczerze powiem, oglądałem akurat ten ostatni mecz z Legią i gdyby Legia była tak skuteczna jak z nami, to podejrzewam, że tam w pierwszej połowie mogło być 4-0 dla Legii. Więc oczywiście są ochachy na temat gry Korony, ale my znamy swoją wartość, wiemy, jak potrafimy grać. Korona przyjeżdża do Szczecina na ostatni mecz sezonu i my sobie wszyscy zdajemy sprawę, jak ważne jest dla nas to zwycięstwo.